Państwa, teraz jest z nami od paru miesięcy znakomity, bardzo sympatyczny artysta. Bardzo go lubią media i Państwo także, pseudonim Chińczyk, Roman Szczeblewski. Powitajmy go bardzo serdecznymi oklaskami. Chodź, Romanku, tutaj do nas. Chodź, chodź, chodź. O, właśnie, proszę. Dobry wieczór. Jak miło mi Państwa widzieć. Patrzę tak sobie i patrzę i widzę, że nie widzę mojej żony. To będziemy mogli dzisiaj porozmawiać o kobietach w takim razie. Mówi się kobieta puchu marny. A gdzie ona tam, marny puch? Stwórca ponoć stworzył ją z żebra. Ale albo miał ciężkie dni stwórca, albo to żebro było bardzo kręcone. Żeby nie zagadać, mam przykład bardzo dobry. Moja żona. Zgrabna, mądra, ładna. No ale co z tego? Kobieta! Aj, my mężczyźni jesteśmy prostolinijni. Co w sercu, to na dłoni, a kobieta zawsze doszukuje się drugiego dnia. Byłeś z kumplami na piwie, tak? Byłeś. A tam dziewczyny były? Nie, no nie było dziewczyn, byłem na piwie. Tak, tak. I koledzy przynosili piwo, tak? A barmanki nie było? Słuchajcie, kupiłem bilety do teatru. Kupiłem, dostałem, zdobyłem. Teraz jest ciężko. Wracam do domu, mówię, kochanie, za 2 godziny idziemy do teatru. Jak to za 2 godziny? Jak mi teraz mówisz? Ja mówię, no to miała być niespodzianka. Trzeba było mi powiedzieć miesiąc temu. To bym poszła do fryzjera, pomalowała paznokcie, a tak co? Sukienki nawet nie mam jakiejś włożyć. Ja mówię, jak to? No, szafa pełna sukienek. Poszedłem, użyłem koszulę, krawat, spodnie, gotowy. No wiesz co? Co ja mam się ubrać? No, nie wiem, no weź tą, którą byłaś 3 dni temu w pracy. No wiesz co? Cały tydzień w jednej sukience? Nie wiem, to może to na tą różową taką. Co ty? Tydzień temu byłam na przyjęciu przecież. Ty wiesz, powiesiłam ją tydzień temu do szafy, wczoraj patrzę, a ona jest o 2 numery za mała. I to jest fenomen, słuchajcie. 6 czekoladek przekuć na 6 kilo nadwagi u kobiety. Ja mówię, no nie wiem, no to może... Już ty mi nie mów, co może. Ale tej nie pójdę przecież. Jak będzie któraś w takiej samej sukience, to ja umrę w tym teatrze. Ja mówię, ale słuchaj, no nie będzie tak na pewno. Zacząłem się zastanawiać, jak to jest, że trudno jest zebrać drużynę piłkarską kobiet. Bo kto będzie na tyle silny, żeby znaleźć 11 kobiet, które będą w jednym miejscu o tym samym czasie, 11 takich samych kreacjach. Dotarliśmy do tego teatru. Nie mogłem obejrzeć sztuki. Każdy aktor, który wychodził na scenę, musiałem wysłuchać, w jakim serialu gra. Przebrnęliśmy to wszystko. Wychodząc z teatru, zobaczyła swoją koleżankę, której bardzo dawno nie widziała. I do mnie mówi, szturchając mnie. Zobacz, 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 jak zbrzydła. Aż miło popatrzeć. Słuchajcie, tak się zastanawiam, wracając do domu, zastanawiałem się nad tym, dlaczego kobiety żyją dłużej. Ale myślę, że to jest bardzo proste. Bo nie mają żon. Proszę Państwa, dziękuję, Romanek. Tak, tak, tak. Tak. Ja rozumiem, tak, że jak mnie nie ma w pracy, tak, to ty przychodzisz do mojej żony. Ja ci to wybaczam. Tak, ale wiesz co? Świństwem jest to, że pokazałeś, że można 2 razy to robić. Ale mi teraz zrobił, proszę Państwa. Nie, to jest kabaret, co proszę tutaj nie brać poważnie.